Na program zaprasza Energa. Dumny sponsor polskiej koszykówki. Mateusz Ponitka po meczu z Rosją. Fantastyczne spotkanie. Kiwasz głową, Mateusz. Dlaczego? Fantastyczne, może to nie było tak do końca, jeżeli chodzi o naszą grę, ale rzeczywiście zwycięstwo się liczy. Nikt nie będzie potem pamiętał, że to, nie wiem, ktoś trafiał, czy ktoś nie trafiał. Ważne rzeczywiście, że wygraliśmy. No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Te emocje na parkiecie, one wykraczały poza jakiś w ogóle poziom percepcji. Ja próbowałem Ciebie nagrać po meczu. Nie byłeś w stanie. Nie wiem, czy byłeś wzruszony, czy to bardziej z bólu. Jak to wyglądało? To znaczy, no po tym uderzeniu trochę mnie zamroczyło. Już później chciałem tylko dotrwać do końca, pomóc zespołowi i jak najszybciej udać się do szatni, bo mówię, no zaczęło to troszeczkę puchnąć. Trzeba było zobaczyć, czy te szwy są dobrze założone. I ogólnie, tak jak mówisz, no, całość była dosyć taka zamazana, tu każdy gdzieś tam podchodził, każdy ktoś coś chciał i tak dalej, także no tak ciężko było się skupić na jednej rzeczy. Pamiętasz obrazki z meczu, po meczu, czy adrenalina spowodowała, że nie, że gdzieś to wszystko jest zamazane? To znaczy, ja pamiętam, do momentu uderzenia to wszystko pamiętam. Po momencie uderzenia też większość rzeczy pamiętam, także nie wiem, nie straciłem gdzieś tam przytomności czy coś, tylko mówię, no strasznie zamroczyło i to było takie wszystko spowolnione, tak bym powiedział. W ogóle ta sytuacja z rozcięciem twojej wargi to taki moment tego meczu. Wszyscy, którzy byli na ławce, my, którzy byliśmy gdzieś obok tej ławki, mieliśmy wrażenie, że już nie wrócisz do tego spotkania. A ty jak to odbierałeś? Liczyłeś jeszcze, że będziesz w stanie wejść na parkiet i pomóc chłopakom? To znaczy mi master powiedział, że to jest do szycia, także ja się tylko zastanawiałem, czy oni zdążą to zszyć, żebym ja mógł po prostu wrócić. I czy nie będzie krwawić, bo jak krwawisz, to nie możesz w zasadzie grać, więc jak doktor powiedział, że jest szyte ok, że krwawienie zaraz ustąpi, no to przeczekaliśmy tam, nie wiem, z minutę dodatkową i jak już nie było krwawienia, no to tam taki opatrunek dostałem, żeby tylko się trzymał na słowo honoru i wróciłem. I zresztą Mike się pytał, czy jestem w stanie. To jest tylko warga, więc tak na dobrą sprawę to nie było, nie wiem, jakieś większa kontuzja, nie mogło się nic gorszego z tym stać, więc nie widziałem innej opcji, jak tylko powrót na boisko. W mediach społecznościowych przed rozpoczęciem turnieju używaliśmy takiego słowa, takiego sformułowania jak waleczni, używamy go nadal i rzeczywiście to słowo dzisiaj nabiera wyjątkowego znaczenia. W internecie zaroiło się od memów, od różnych gifów właśnie w tym kontekście. Do was to dociera? Tak, tylko właśnie musisz być waleczny, jeżeli przyjeżdżasz na Mistrzostwa Świata, bo tak jak rozmawialiśmy już przed turniejem, to są mecze na najwyższym poziomie światowym. Tu jak nie walczysz w każdej sekundzie o każdą piłkę, to potem te sekundy ich ci potem brakuje do zwycięstwa. I ja pamiętam bardzo dobrze swoje mistrzostwa juniorskie, kiedy byliśmy w Hamburgu. I też były mecze, w których, nie wiem, przegrywaliśmy, goniliśmy wynik, musieliśmy się spiąć i tak dalej. I tam te takie mecze uczą cię, ile musisz poświęcić, ile musisz dać, żeby wygrać mecz przeciwko 12 zawodnikom, którzy są zmotywowani, żeby po prostu wyjść na boisko i dać z siebie wszystko, tak? To jest inny poziom zupełnie rywalizacji niż, nie wiem, jak masz w lidze, masz dobry zespół, nie wiem, zagrasz 20-25 minut z trochę słabszym i jesteś w stanie ten mecz wygrać, tak? Gdzieś tam te mecze między wielkimi zespołami to jest podobna stawka jak tutaj, tak? Euroliga czy NBA już w późniejszym tam okresie. Goście wychodzą i tam jak zrobisz jeden błąd, drugi błąd, siadasz na ławkę, bo nikt nie może sobie pozwolić na większą ilość błędów, tak? Także często się mówi, że koszykówka też to gra błędów. Kto popełni ich mniej, ten wygrywa, tak? Więc mówię, ja byłbym zawiedziony, gdybyśmy my nie walczyli. Ja nie mam problemu z tym, jeżeli ktoś, nie wiem, nie trafi rzutu, czy ktoś zrobi jakiś bardzo prosty błąd, taki szkolny i tak dalej, nie ma problemu. Ale jeżeli walczysz, to u mnie masz szacunek.
Wczoraj po meczu rozmawiałem z Rosjanami, rozmawiałem z rosyjskimi dziennikarzami, oni używali takiego stwierdzenia, ja się z nim w ogóle nie zgadzam, że to Rosja ten mecz przegrała, a nie Polska wygrała. Tymczasem my tutaj mamy wrażenie, że po prostu wyszarpaliście ten mecz, wyrwaliście go z gardeł, tak możemy powiedzieć. Myślę, że pierwsza połowa była bardzo ciężka dla nas. Tutaj zmieniliśmy trochę warunki, przylecieliśmy z Pekinu, jest zupełnie inna atmosfera tutaj, jest dużo większa wilgotność, jest temperatura tak jakby chyba wyższa, wydaje mi się, jest bardzo duszno, tak. I zresztą to było widać na boisku, pierwsza połowa była dla nas taka, były dużo krótsze odcinki, w których pracowałeś i musiała być zmiana, bo gdzieś tam tego tlenu brakowało. No i dopiero jak to gdzieś tam przepaliliśmy, no to w drugiej połowie my za to zaczęliśmy wracać do swojego trybu, a Rosjanie tak jakby wydawało mi się, że troszeczkę zaczęli gasnąć, jeżeli chodzi o tą energię i o tą siłę, tak? No i przykładem jest, mówię, czwarta kwarta, gdzie przez cały mecz powtarzaliśmy sobie, panowie, trzymajmy się blisko, krok po kroku, spokojnie, mamy dużo czasu. To będzie mecz i tak na końcówce się wszystko wyjaśni, więc to będzie długi mecz, ale musimy krok po kroku trzymać się, nawet jeżeli to mają być 5 punktów z tyłu, czy 4 punkty z tyłu, do czwartej kwarty i potem zacznie się to wszystko odwracać, bo mieliśmy dobre pozycje do rzutów. Okej, było trochę błędów w komunikacji, w obronie, ale gdzieś tam nadrabialiśmy to, czy tam, nie wiem, przechwytem, czy blokiem, czy faulem wymuszonym w ataku. I Rosjanie przede wszystkim trafiali bardzo dużo takich rzutów w ostatniej sekundzie, gdzieś jakaś trójka wpadła, gdzieś my już mieliśmy piłkę, nagle gdzieś ona wyleciała i on podnosił piłkę Rosjanin i trafiał na przykład spod kosza. To były takie rzeczy, które było widać, że jest dobrze, ale potrzeba tego zakończenia i wydaje mi się, że przez trzy kwarty gdzieś tam trzymaliśmy się, no i czwarta kwarta, otwarcie, wydaje mi się, że koszar trójka, potem Aaron wsad już na remisie, potem Waca trójka, no i potem to jest takie, wiesz, jak cały mecz oni prowadzą i przełamujesz ich w czwartej kwarcie, to naprawdę podcina skrzydła. Później była taka sekwencja, twoje wejście na kosz, wyskoczyłeś gdzieś nawet za linię końcową, podałeś do Aarona, Aaron trafił za trzy, w kolejnej akcji twoje podanie do Bestii, on rzuca prawym półhakiem, trafia, w kolejnych akcjach jeszcze był Aaron cel punktujący, w którym momencie poczułeś, że to już jest, że to nikt ani nic wam tego nie zabierze, że ten ćwierćfinał już jest wasz? Nie, to wiesz co, chyba dopiero po rzutach Wacy wolnych, jak była taka chwila, żeby się nad tym zastanowić, bo wcześniej to tak jak mówisz, była sekwencja chyba 2,5 minut takiej walki, właśnie gdzieś tam podania, jakieś ważne rzuty Aarona, Bestii, potem Waca dał wolne i dopiero na tych wolnych gdzieś, jak już było trochę więcej spokoju, to było chyba 13 sekund do końca, no i wtedy już widziałem na telebimie, że jest chyba 5 punktów przewagi. Mówię, dobra, jesteśmy bardzo blisko, ale to jeszcze nie jest finalnie to, o co nam chodzi, więc trzeba wytrzymać te 13 sekund i potem idę do szatni odpoczywać. Zanim wszedłeś jeszcze do szatni, porwali was kibice z Chin, Chińczycy tutaj będący w Foshan na miejscu, skandowali twoje nazwisko, skandowali nazwisko trenera Mike'a Taylora. Czy czujesz, że ta wasza rozpoznawalność to już jest coś, co gdzieś wychodzi poza Polskę, to wiadomo, poza Europę nawet, to już jest ta rozpoznawalność nawet na świat. Tym turniejem sprawiacie, że dzisiaj wszyscy na świecie wiedzą, kim jest Mateusz Ponitka, kim jest Adam Waczyński, Adam Chrycaniuk i cała reszta chłopaków. Znaczy, na pewno jest to miłe, tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ważniejsze dla nas osobiście jest to, że robimy coś dla naszego kraju. Niekoniecznie tam znajomość, w sensie rozpoznawalność nasza w Europie czy na świecie. My tak czy inaczej gdzieś tam niektórzy z nas są rozpoznawalni w Europie, teraz trochę szerzej, ale koniec końców wydaje mi się, że to, co się tutaj dzieje, daje nam jakieś takie podwaliny pod to, żeby naszą dyscyplinę troszeczkę dźwignąć, żeby pokazać, że koszykówka jest fajna do oglądania, że grają tam goście, którzy naprawdę walczą na 100%, że nie ma dla nas straconych piłek, że jest krew, jest pot, są łzy, jest szczęście, ale łzy porażek też są ważne, to jesteśmy tylko ludźmi, emocje nami targają i przy zwycięstwach i po porażkach. W każdym razie wydaje mi się, że to jest
z mojej perspektywy to jest takie bardziej interesujące, że jesteśmy w stanie być gdzieś tam tym początkiem dla tych dzieciaków, którzy nas na przykład oglądają teraz, czy dla ludzi, którzy się nie interesowali koszykówką, a przez to, że zobaczą kilka meczów na Mistrzostwach Świata, zobaczą, że warto to oglądać, bo jest to naprawdę interesujący sport, zaszczepią potem w swoich dzieciach i tak dalej, tak? Także no, to mi sprawia radość, to tak mogę powiedzieć, a numerki na jakichś tam mediach społecznościowych, Instagramach, Twitterach czy czymś, to nie ma znaczenia dla mnie osobiście. Czy do ciebie w ogóle dociera to, co tutaj się dzieje? Przed turniejem wszyscy marzyliśmy o wysokich miejscach, o ćwierćfinale. Dzisiaj ten ćwierćfinał jest. To jest po prostu niewiarygodna sprawa. Czy do ciebie to już dotarło? Wydarzyło się. Wydarzyło się też dużo więcej rzeczy w naszych życiach, tak? Dlatego powiedziałem też kolegom, nawet powiedziałem Aaronowi wczoraj między połowaniem, mówię, posłuchaj Aaron, mówię, taki mecz już może się w twoim życiu nie powtórzyć. Jest duża szansa, że się już taki nie powtórzy. Gramy o ćwierćfinał. Damy z siebie wszystko i wygramy. I idziemy dalej razem, tak? Jako zespół. I tak jak mówię, powinniśmy, moim zdaniem, powinniśmy naprawdę nie, że celebrować, ale gdzieś tam żyć w tym momencie, że żyć właśnie tą chwilą, łapać tą chwilę, jak mówi jedno słynne łacińskie powiedzenie, bo robimy coś fantastycznego i o tym się będzie mówiło za 10, 15, 20 lat. My teraz może tego nie czujemy, ale to będzie. I to jest fajne, po prostu to jest takie, że ciarki naprawdę przechodzą po plecach. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Pekinu do Foshan, gdzieś na parkingu przy autokarze rzuciłeś tak zupełnie luźno, tak zupełnie mimochodem hasło, przecież my tu za chwilę wracamy. To było tak powiedziałeś to jak nie wiem, jakbyś zapytał kogoś, jak ci się spało, to tak zupełnie luźne sformułowanie. I rzeczywiście, my za chwilę do Pekinu wracamy. Nie powiedziałbym, że było to luźne hasło. Ja naprawdę wierzyłem w to, że my tu wrócimy. No tak, no bo ja mówię, ja sobie założyłem sobie też, że obejrzę, że zobaczę chiński mur. Żona zobaczyła i mi się nie udało, dlatego ja tam wracam. Chiński mur, dzisiaj polska drużyna jest jak chiński mur, nie do przejścia i oby to trwało. No, będziemy walczyć na pewno, to mogę zapewnić, że będziemy walczyć i będziemy w 100% gotowi na każde kolejne wyzwanie.